Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku Pokaż co potrafisz. Ten odcinek będzie o tyle ciekawy, bo nie wszyscy wiedzą, że lighty, znaczy wszyscy wiedzą, że lighty oczywiście teraz rzucane są na topkę, ale nie wszyscy wiedzą, że od patcha 9.18 szóstotirowe lighty przed patchem 9.18 nigdy nie jeździły na tej oto mapie, czyli White Park. Właśnie o tym chyba nie wiedziałeś. Cześć, bohaterze Pawcio. Hej. Wiesz dlaczego? Bo właśnie to sprawdzałem przed chwilą. Chodzi o to, że to jest mapa do szóstych tierów maksymalnie, a lighty miały matchmaking 7-8-9 szóstotierowe, nie? Czyli nigdy nie rzucało ich na tą mapę. Przed chwilą to sprawdziłem. No i zobaczycie, jak szóstotierowy czołg typu 64 właśnie na tej mapie sobie radzi. Chyba, że coś poknociłem, ale chyba tak jest, jak myślisz? Mi się wydaje, że masz rację. No, bo przed chwilą to sprawdzałem i tylko widziałem przed patchem 9.18 bitwy z twierdz i tak dalej tym czołgiem na tej mapie. Dobra, czyli uważany w tej chwili za chyba najlepszy lajcik premium szóstego tieru, chyba jeden z jedynych. No to powiedz, co tu miałeś, jeżeli chodzi o plan na tą bitwę tym czołgiem. Znaczy planu jakiegoś konkretnego nie miałem, po prostu pojechać sobie na środek, trochę posnajpić tam w to, co jest na mordowni. Mhm. Pawcio, już występował u mnie dwukrotnie, czyli jesteś kolejnym graczem, który już trzeci raz występuje u mnie w odcinkach. Byłeś w jubileuszowych bitwach, bardzo ładnie zagrałeś się piątką oraz na Skodzie pokazywałeś bitwę w Pokaż co potrafisz. Coś, jak znajdę te powtórki, to dam wam do opisu, jeżeli byście chcieli zobaczyć. Typ 64, czołg premium, w zasadzie jeden z takich czołgów premium, które warto kupić. Po pierwsze dlatego, że jest do kupienia non-stop za golda. Po drugie, jest to chyba najlepsza zarabiaczka na twierdze szóstotierowe. Czy się zgodzisz ze mną? Tak, tam mam na nim chyba z 1500 potyczek rozegranych, a i randomki lubię nim grać. Mhm. Ósemkami premium rzucam na dziesiątki i tam czasami jest kulawa, a tutaj przy nowym matchmakingu bardzo dobrze się sprawuje do zarabiania. Mhm. Czyli, tak mówię, to był świetny czołg na twierdzę, czyli na szóste tiery, a teraz matchmaking zrobił, że właśnie również na szóstych tierach bije się na randomkach. Czy to jest plus dla tego czołgu, czy on lepiej w randomkach sprawował się na tierach na przykład dziewiątych? Nie, no pewnie, że plus. Praktycznie wszystko się przebija na takiej topce, bez golda. Dobra, no to dla tych, którzy nie posiadają tego czołgu, może tyle tych bitew rozegrałeś, to jakbyś mógł coś z własnymi słowami opowiedzieć. Co w nim jest takiego fajnego, bo raczej nie pancerz. No pancerz nie. No depresja jest spoko, nie wiem ile ona tam ma, 10. Ale wystarcza. Kamuflaż ma dobry, bynajmniej przy mojej załodze. Tam chyba mam szósty perk prawie zrobiony. No mobilność, no i przede wszystkim, że premka, no to tam na twierdzę się nadaje na wszystko. Mhm. Zarobki. Tylko oczywiście light to light. Wiadomo, styl gry lightem nigdy nie powinien być za bardzo na pierwszej linii. Jak takim typem 64 grać na topa? Bo w zasadzie cała drużyna chce, że topowy tier powinien się pchać do przodu. Ale tak nie można chyba tym czołgiem, nie? Znaczy w zależności od mapy. Tak jak teraz, no tutaj nie trzymałem się z tyłu czy coś, ale są mapy, na których jak da się przykampić, to bardzo dobrze się sprawuje. Mhm. Oczywiście przypominamy, że skuteczna gra to jest obserwacja minimapy, no i całej sytuacji w bitwy. No i zauważyłeś, że trzeba już z tego środka lecieć. No i twój plan był atak na arty, czy tylko na tego stuga? Najpierw stuga i potem się cofnąć. Aha, no bo mają trzy artylerie. I teraz tak, albo atak na artylerię, albo pomoc drużynie, czyli postanowiłeś jednak tę artylerię olać na razie, tak? Tak. Okej.
No drużyna tam przykampiona między budynkami. Znaczy za chwilę to podziękuję w głębi ducha, także oni zginęli, bo Kołbanowa bym nie mógł mieć. Ale w zasadzie w tej chwili nie grałeś pod Kołbanowa, patrząc się... Znaczy już mi świtał pomysł o Kołbanowie w tym momencie. No ale tak i tak uratować tą fałkę było ciężko. Zobaczymy. No tu gdzieś lajcik lata. No i dodam, że mój pierwszy Kołbanow. Ej! Niepotrzebnie spoilerujemy, ale no dobra, to już wiadomo, że zostaniesz za chwilę sam. Czyli poczekamy, aż fałeczka niestety straci HP. No i cóż, oczywiście lighty mają najmniej HP z wszystkich pojazdów. Nie wiem, czy jest jakiś light, który ma tyle HP co Magic, ale raczej nie. Ale zachowałeś sporą ilość tego HP. Oczywiście wiadomo, artylerie, jak dobrze trafią, mogą cię zniszczyć, bo tam chyba, no są, mocny jest grill, szóstotirowa artyleria i Bishop, no. Czyli w zasadzie każdy z tych pojazdów w tej chwili macie na hita, bo zostało ci 200 HP. No, dlatego właśnie się schowałem za tymi budynkami, poczekałem aż zgasnę. No, ale dobrze, że akurat widziałeś, strzelili w drugą stronę, bo gdyby celowali w tą dróżkę, to mogło już być kiepsko. No i wiadomo, lajcik, bardzo dobry spot, tutaj bazowo mamy 390 metrów, więc z optyką i z super perkami, rozeznanie oraz coś tam w dowódcy, prawie 500 dochodzi, nie? Mhm, tutaj zauważyłem, że już mi się pociski powoli kończą. Aha, czyli ostatnie 9 pocisków i 3 artylerie, no... Chyba zapowiada się też jeszcze jeden medal, zobaczymy. Tak zwany Fadin. Kto wie? A, no, no już kto wie. Już bez spoilerów. Dobra. Okej, okay, no to cóż. Dwie piątotierowe artylerie gdzieś się chowają. No na miejscu, w takiej sytuacji tak naprawdę one powinny jednak chyba nie atakować już ciebie, tylko gdzieś się szczaić z tyłu i czekać, aż ty zaatakujesz, no bo cóż. No nie zagrały zbyt mądrze. No zobaczymy, no jest grillek i cię wyspotował. No i gdyby dobrze trafił, ale nie trafił dobrze. No i by mogło być po bitwie. No. Oczywiście Bishop ma dobry lob, więc trzeba było uważać i się ruszać. W tej chwili został już tylko Bishop, jest to Polak Adam... O, nie będę mówił, akurat ma nick, imię i nazwisko. No i cóż, zobaczymy, który z polskich graczy wygra. No ale właśnie, i tu jest i tutaj sytuacja. Ten strzał. No. I dlaczego, niektórzy mówią, dlaczego nie strzelasz? 4 pociski. Tylko tak przypomnę, że tutaj obrażenia... No. Na spokojnie. 115, czyli potrzebujesz wszystkich 4 pocisków. Bo 3 mogą nie starczyć. Tak. No i teraz, kurde, jakby to zrobić? Taran, Bishopa taranować. Dobra. Niezbyt. Dobra, weszło. Jeszcze mogłem pomyśleć, no to kupantem by był kolejny dodatkowy medal, ale to już wtedy nie o tym. No. Przypominam, że Bishop macie na hita w zasadzie, no bo jesteś na tyle miękki. No to już tak ryzyk fizyk pojechałem. O! Tutaj akurat strzał dobry, no i myk. Tak jest. I w momencie teraz dopiero zobaczyłem, że to był ostatni pocisk. Ostatni pocisk, a więc zerknijmy na wynik, bo tych medali się tutaj takich ciekawych nagromadziło, czyli mamy medal Fadina i to nie taki, że strzelałeś specjalnie, żeby go zrobić. Tyle pocisków akurat potrzebowałeś, żeby wygrać bitwę. Kołbanow, twój pierwszy. Tak. Ridley Waters oraz Dmitriu medal, czyli trzeba zniszczyć 3 artylerie. Oprócz tego jeszcze zwiadowca oraz High Caliber. 3000 prawie 500 obrażeń, 8 zniszczonych pojazdów oraz 1757 bazowego expa, 10 wykrytych
czołgów. No po spocie tutaj akurat dużo nie ma. No i jakbyś grał z premką, zarobiłbyś 57 tysięcy, czyli fajny czołg do zarabiania mimo wszystkich goldowych pocisków wystrzelonych. No jeszcze jakbym z premką grał, bardzo ładne doświadczenie by było bazowe. Mhm. Okej. No to w zasadzie tak się prezentowała bitwa. Cóż, ja jeszcze tak na koniec powiem, że jestem w koszulce Kukuni. Jak byłem na Grand Prix Gymkhana, to rano dał mi Kukunia koszulkę, majtki i skarpetki. Dzięki. Bez sensu, nie wiem po co to mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, jeszcze jedna taka rzecz. Widnieje na wyniku. Wszystkie 15 czołgi zostały, można powiedzieć, przez ciebie jakoś tam uszkodzone, czy zauważone i tak dalej, bo wszystkie 15 czołgów jest pokazane. To tego nawet nie wiedziałem. Dobra, no to ja dziękuję za pokazanie bitwy. Przypominam, czołg nadal używany, nadal są twierdze szóstotierowe, tak? Tak. Tylko, że teraz chyba niestety rzuca dłużej, dłużej się czeka, tak? Znaczy rzuca klany na podobnym poziomie mniej więcej. Aha, aha, w ten sposób. No. No to w zasadzie tyle. Tradycyjnie może chciałbyś na koniec jeszcze coś dopowiedzieć lub kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam Wardesa, Miłosza, Wąskiego, Kawiora i Szalone Koło. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.